Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, wiem, że wielu z was bardzo długo czekało na ten odcinek. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy państwo, kupimy wszystkie stopnie karnetu zdymiarskiego. Miałem to zrobić na samym początku sezonu, ale no inne osoby też to nagrały, więc stwierdziłem, że na chwilę obecną się wstrzymam, ale wiadomo, co się odwlecze, to nie uciecze, jak to mówią. Także moi kochani, dzisiaj nadszedł ten czas, żeby wydać sporo gemów. Umówmy się może, moi drodzy, w ten sposób. Jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 30 tysięcy łapek, to w następnym sezonie od razu, jak wystartuje sezon, kupuję wszystkie stopnie karnetu zdymiarskiego. Jeżeli na to się zgadzacie, no to strzelcie łapeczkę w górę. No i oczywiście zasubujcie kanał, bo w tym roku lecimy po milion. A teraz poleci kilka krótkich filmików podesłanych przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam Faryla. No to niezłe zakupki, moi kochani. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie. Mega serduszko dla was, moi kochani, jeżeli też chcielibyście być u mnie na odcinku z gry Brawl Stars. Jeżeli decydujecie się na jakieś zakupy w sklepie Brawl Stars, nagrajcie to po prostu i wyślijcie mi na maila. Mail macie oczywiście w opisie. Chciałem was jeszcze tylko poinformować o tym, że aktualnie znajduję się w Grecji. Jestem na wakacjach wraz z moimi znajomymi. Jeżeli jesteście zainteresowani, z kim tam poleciałem, z jakimi youtuberami, no to zapraszam was na mojego Instagrama. Link do którego oczywiście znajdziecie w opisie. Możecie wbić pod najnowsze zdjęcie z wakacji, no i na przykład mnie oraz moich ziomeczków pozdrowić. Z pewnością nam się zrobi miło. A kiedy już to zrobicie, no to przy okazji wpadnijcie na pixieshop.pl, gdzie możecie kupić takie kozackie koszulki z joystickiem oraz wiele innych wzorów ciekawych. To jest mój sklepik, więc zapraszam wszystkich serdecznie. Dobrze, moi drodzy państwo, jesteśmy już na moim koncie i co my tutaj mamy? Za darmo do odblokowania skrzyneczkę otwieramy. 44 golda, srogo. O! Buntownik Mortis jest w przecenie, no ale na chwilę obecną nie będziemy kupowali gemów na buntownika Mortisa, tylko będziemy kupowali punkty karnetu zadymiarskiego. Jest też Leon. Kurczę, powiem wam tak. Kupujemy. Za 10 tysięcy golda kupujemy srebrnego Leona. Pięknie! Już nie mogę się doczekać, kiedy mi się pojawi złoty Leon w sklepie, ale nie będę miał tyle golda, ale jak kupię wszystkie stopnie, no to z pewnością troszeczkę tego pitosu się nazbiera. Oczywiście, moi kochani, chciałem wam przypomnieć, że jeżeli jak coś kupujecie, możecie skorzystać z mojego kodu Farel w sklepie Brawl Stars, że wam pokażę, o co chodzi. Lecimy na sam koniec sklepu, wciskamy wpisz kod, wpisujemy Farel. Pamiętajcie, że kod się resetuje co tydzień, wpisujemy kodzik pięknie i teraz jak coś kupicie, no to pełen procent trafi do mnie po prostu z waszego zakupu. I jest to taka forma wsparcia dla mnie od was, która was tak naprawdę nic nie kosztuje, a ja dzięki temu mogę robić różne giveaway'e, więc dziękuję każdemu za wsparcie. Moi kochani, no musimy troszeczkę tych gemów kupić, no nie wiem, mi się wydaje, że chyba za 240 zł. Ała. Okej, moi kochani, kupujemy i uwaga! Zapłacono. Pięknie. I, drodzy państwo, na moje konto trafia 950 gemów. Wow. Aha, w tą stronę, wow. No dobra, moi drodzy państwo, zaczynamy kupowanie karnetu. 30, 30, 30. I co my tutaj sobie odblokowaliśmy? Nową odznakę do Search. No dobra, pięknie. Odblokowujemy kolejną rzecz, 200 punktów, kolejny poziom, kolejny. Jest i mega skrzynka i będzie, moi drodzy państwo, nowa odznaka. I odblokowujemy 50 poziom, pięknie. A więc tak, to możemy sobie od razu wziąć. Mamy nową odznakę do Serge'a. No i tutaj mamy co? A, taką bardziej rzadką odznakę. No dobra, spoko. Czy jeszcze jakieś odznaki nie odebrałem? Tutaj jeszcze nie odebrałem tej odznaki. Serge z serduszkiem. O, wkurzony Serge. No dobra. I czy mamy jeszcze jakąś odznakę płaczącego Serge'a? No dobra, dobra. Resztę mam już odblokowane. Na dole mamy punkt mocy oczywiście, ale ja już mam wszystko wymaksowane, moi drodzy państwo. Sprawdźmy sobie teraz Serge'a i zobaczmy, jakie on ma emotki. Zobaczcie, ile slotów ma Serge. Ja mogę na przykład sobie wziąć, na przykład taką epicką emotkę z serduszkiem dam sobie.
A na przykład mogę za jakąś inną przełożyć? Nie, nie mogę, no dobra. Czyli mogę mieć tylko jedną emotkę specjalną. No to dajmy Serge'a sobie z serduszkiem. Zagrajmy sobie jeszcze oczywiście jakiś meczyk z Serge'em. Bardzo lubię tą postać, jest to moja jedna z ulubionych postaci. Mamy jakiegoś tam kiełka, dobra, ale na początku sobie zbierzmy tutaj kulturalnie kuby. Będziemy mieli 3 kuby, czy ten kiełek chce mnie atakować? Chyba nie, dobra. Max jest, ale ta Max chyba nic nie zrobi, bo ją gania Barley, tak? Dobra, to sobie rozwalę na spokojnie. Ej, Barley, co on robi? Muszę uciekać, bo te wariaty mnie porobią. Dobra, wow. Nie spodziewałem się tego, powiem wam. Czy ten kiełek szuka guza? Mi się wydaje, że on chyba szuka guza. Chodź tutaj, kiełek. Dobra, tutaj powiem wam tak. Aha, no to jest tutaj niezły przypał. Nie, on mnie zabije przecież. Muszę uciekać. Nie gadaj, że będę musiał użyć teleportu. Raz, dwa, trzy, kiełek. Odpadasz z gry. Widziałeś, chłopie? Nie było sensu podjeżdżać, Farela. Dopiero drugi poziom na Serge'u. No, powiem wam, zapowiada się ciekawie. To nie będzie wcale takie proste, coś mi się wydaje. Czy ktoś jest w tych krzakach? Potrzebuję nabić jak najszybciej ulta, żeby być, mieć dalszy zasięg, później mieć lepszy strzał. Dobra, ta Max ma 11? Ke? Aż tak dużo? Przecież ja nie będę miał z nią szans najmniejszych. Ale dobra, zróbmy to jeszcze jakoś tak. O, o, o! Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie ją tutaj obijamy Serdżykiem, pyk, pyk, pyk. Co? Co? Ależ to pięknie zrobiłem, bu. Ult, raz, dwa. No i do widzenia. Pięknie, piękny meczyk, piękny winek. Powiem wam, to ta postać dostanie 100% niebawem nerwa, 100%. No to powróćmy teraz do naszego karnetu i kupmy kolejne poziomy. Kupujemy za 30 gemów, za 30 gemów, za 30 gemów. Mamy kolejną odznakę. Epicka. Serge z jakimś napojem, tak? No dobra, niech będzie. Taka sobie. Nie podoba mi się zbytnio. O! I teraz mamy nową odznakę do... Legendary! Złota odznaka! Dobra, ale powiem wam tak. Nie wygląda na legendarną, ale spoko. Lecimy dalej. Skrzyneczka i o! Ta już jest bardziej zbajerowana. Spójrzcie na tą. Złota odznaka w okularach. Ten Serge, wiecie, z tym kasku. To ten skin do Serge'a, tak? Na samym końcu sobie go odblokujemy, rozumiem. I tutaj mamy płaczącego Serge'a. Wow! Okej, okay, płaczący Serge. Legendarna odznaka. I jeszcze jeden poziom kupujemy. I moi drodzy państwo, zostało nam jeszcze do kupienia ile? Tylko 10 poziomów. Mam nadzieję, że starczy nam gemów. Wejdźmy teraz jeszcze raz na tego Serge'a i zobaczmy. Patrzcie, jak teraz to przekozacko wygląda. Legendarna emotka płacząca. Nie, weźmiemy sobie tą w okularach. Ta to jest kozacka. Szkoda, że ten dymek też nie jest złoty, nie? Fajnie by to wtedy wyglądało. Zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Ale teraz zagramy sobie duo z jakimś szefunciem. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Mamy Penny. Dobra, Penny, ty idź podnieść tego Cuba. Omer. Omer, idź podnieść Cuba. Cuba, Cuba. Patrz, ten kruk ginie przecież. Nie no, prawie go zabiłem. Dobra, zatruł mnie, on mnie widzi w tym krzaku, nie? Normalnie mi widzi jak szef. Hop. Dostał! No nie wierzę, jeszcze mu wcisnąłem tą bombę. Kurde, on jest z Ems? Dobra, mam ulcika i teraz będę szybciej się przemieszczał. Uciekam. Moja Penny ledwo co zipie. Dobra, uno momentu. Tu mają Gina, dostał Ginek raz. Nie no, muszę tego kruka zabić. Bo on nas tu za mocno poobija. Kruk jest mega szybki, nie no, Ems, muszę uciekać. I mam ulta. Koks totalny, moi drodzy. Musimy poczekać na życie. Dobrze idzie, dobrze idzie. I uwaga, kto tam jest w krzakach? Jean. Leży? Nie, żyje jeszcze, co? To jest niemożliwe. Dobra, dobijaj Penny, dobijaj Penny tym mortarem tych chłopów. Dobra, teraz coś dostanie. Jest ult, jest ult. Teraz tu już wy nie macie szans z nami. Patrzcie na to, co się teraz dzieje. Dlaczego mówiłem, że Serge dostanie nerfa? Zobaczcie na jego atak. Ten atak jest przecież nie do odparcia. Dobra. Ta Ems nawet mi nie ucieknie. Nieważne, gdzie strzelę, to i tak ją trafię. Mówiłem? Dobra, bomba. Leży. Easy peasy win, moi drodzy państwo. Pięknie.
Au! Powracamy po raz kolejny do naszego karnetu zadymiarskiego i moi drodzy państwo, kupujemy, ale ja mam tych skrzynek do odblokowania, ja dziękuję. Jak się pojawi jakiś leon złoty w sklepie, od razu otwieram te skrzynki, dropimy golda, moi kochani, nagrałem z tego odcinek, jak kupuję pierwszy złoty skin, już się nie mogę doczekać. Odblokowujemy kolejny poziom i mamy, o kurde, ta jest fajna, wkurzony ser, czerwona emotka. Każdy by taką emotkę chciał mieć, jeżeli już macie odblokowaną taką emotkę, no to wiecie. Napiszcie w komentarzu, że macie odblokowaną. Dobra, lecimy dalej. Kolejna klasa. A! Tu mam jeszcze emotkę do odblokowania. Tej nie odblokowałem, dobra. A taka sama z serduszkiem, tylko że gościu ma teraz tą, nie wiem jak to nazwać, przyłbicę na twarzy. Okej. Kolejna emotka, to samo. No powiem wam tak, tutaj się zbytnio Supercell nie postarał z tymi emotkami. Takie są... No, słabiutkie moim zdaniem. Serge, który ma chyba lajka zostawia, albo to jest tarcza, no dobra. I moi drodzy państwo, na to wszyscy czekali. Kupujemy i odblokowujemy nowy skin do Surge. Super Mecha Paladin Surge. Bez super, ale jest kozakiem, nie no, jest cudowny. Aż nie mogę się doczekać, aż nim zagram meczyk. Lecimy. Wszystkie emotki odblokowane. Koks totalny, od razu wybieram tą czerwoną, bo ta moim zdaniem jest najlepsza. Serio. Teraz, moi drodzy państwo, nikt mi nie skoczy. Ewentualnie mogą mi skoczyć. Tak wam powiem. Słuchajcie, mamy kozacką emotkę. Wyglądamy jak z prawdziwego zdarzenia. Optimus Prime, tak bym to nazwał. Rycerz z prawdziwego zdarzenia. Ten Spike chyba nie wie, z kim tańczy, co? Coś mi się wydaje. Elo, Spike. Nie no, nie trafia takiego Spike'a. Cofamy się po tą skrzyneczkę. Na spokojnie to rozegrajmy. Czekaj, tu jest jakaś klepa ostra. Ja tam wjeżdżam na trzeciego. Gdzie on wyskoczył? Dobra, ból, raz, ból, dwa, dobra, trochę ulta nabitego jest, trzy, dobra, 1/4 ulta jest, tak? Dobra, dostała Shelly jakaś. Czemu jakiś Brock tutaj fokusuje? Panie Brock, co pan? Zwariował pan? Nie no, muszę jakoś tak zrobić mądrze. Muszę to zrobić bardzo mądrze, mam jednego Power Cubesa. Dobra, bomba. Ultimate Attack. Dobra. Co jest? Dobra, uciekłem temu Spike'owi. Spike, to jest mój cube! Oddawaj! No właśnie, widzisz? Po co żeś się tam pchał, jak to nie było twoje? Gdzieś sam sobie tylko... Okej, zabiłem. Przeskakuję rakietę. Koks totalny. Trzeci poziom, to jest spoko. Nita. Raz, dwa, trzy. Muszę uciekać. Ultimate Attack. Dobra, teraz... To jest pewnie easy win. Aha, jeszcze meteoryt mi leci na twarz. No to pięknie. Elonita, raz, dwa, trzy. Uuu, nie trafiłem cię, nitkę, mówisz? Musisz uciekać, skarbie, ty mój malutki. Bomba. 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 Dobra, pięknie. Podchodzę do tej Bibi. Bi. Ja bym chciał ją porobić tak na lajciku, wiecie? Z ultimate ataku najlepiej. Dobra, zrobimy tak. Teleport, gong, ultimate attack, atak! Aj, nie trafiłem jej, szkoda. Nie, pszczółko! Ej, nie bij mnie, tak? Tak mocno. Wow! Gdybym nie zrobił uniku, zabiłaby mnie! Ej, trochę lekceważyłem przeciwnika, ale na szczęście udało się wygrać. Woo! I to było na tyle z tego odcinka, moi kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, 30 tysięcy łapek. I w następnym sezonie, od razu, w pierwszy dzień, kiedy wystartuje nowy sezon, kupujemy wszystkie stopnie karnetu zadymiarskiego. Wbijajcie jeszcze na pixieshop.pl pod kozackie koszulki. Zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama, ponieważ wyciała nowa foda z wakacji. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!